druku, mianowicie się do druku 1036 ze względu na prawa migdała, który musi na chwilę wyjść. Skarga na prezydenta miasta Krakowa, przypominam, do 1036. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Druk w sprawie skargi na prezydenta miasta Krakowa 1036. Szanowni państwo, czy możecie po cichu opuszczać tą salę? Wyznaję się za niezasadną skargę pana Janusza Zielińskiego na pana prezydenta Krakowa w sprawie nieprawidłowości związanych z uzyskaniem abonamentu postojowego. Państwo znają ten druk. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy są prezentacje komisji opinii? Nie widzę. Klub obradny także. Otwieram dyskusję. Druk 1036. Czy ktoś z państwa ma zamiar zabrać głos? I widzę, szanowni państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15. Termin złożenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Szanowni państwo, druk tak samo dotyczy skargi na prezydenta miasta Krakowa. Bardzo proszę pana radnego. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Druk nr 1037 w sprawie skargi na prezydenta miasta Krakowa. Uznaje się za niezasadną skargę Międzynarodowego Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno-Obsługowych Oświata na prezydenta miasta Krakowa. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy są opinie komisji? Nie widzę. Stanowisko klubu radnych także nie. Otwieram dyskusję druk 1037. Czy ktoś z państwa ma ochotę zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu, wprowadza termin autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15 i termin zgłoszenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. Druk 1038 dotyczy także skargi na prezydenta miasta Krakowa. Bardzo proszę, pan Adam Indra. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Druk 1038 w sprawie skargi na prezydenta miasta Krakowa. Uznaje się za zasadną skargę państwa Lucyny Wiesława Sławomira Puszczu na prezydenta miasta Krakowa dotyczącą braku skutecznych działań prezydenta w przedmiocie przyznania przemieszczenia zastępczego zasobów gminy miejskiej Kraków uciążliwych lokatorom. Dziękuję. Szanowni państwo, otwieram prezentację komisji. Bardzo proszę o ciszę. Stanowisko klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa? Druk 1038. Bardzo proszę pana Danila. Przewodnicząca, panie prezydent, szanowni państwo radni. No ja nie zgadzam się totalnie z tą uchwałą uznającą za zasadną skargę, dlatego że w moim odczuciu komisja nie wysłuchała chociażby tej strony, która została tutaj oskarżona i potraktowana jako tych, którzy wyrzucała. Należałoby wyrzucić z tego mieszkania. Ja myślę, że tak, przeczytałem to uzasadnienie, doczytałem się państwo, że komisariat w 2010, od stycznia 2010 roku do maja 2012 roku przeprowadzono 34 interwencje na terenie całego budynku. Nie wskazano wyraźnie, ile interwencji dotyczyło zachowania panów Adriana, Wojciecha, Jacka, Czarnickich, czyli tych, których dotyczy jak gdyby to oskarżenie. I zasługuje tutaj na uwagę fakt, że w tym lokalu, w tym budynku całym mieszka wiele osób, to jest przy ulicy Orzeszkowej 9 na Starym Mieście, jest to budynek stary, zamieszkany przez współwłasności gminy Kraków, jest tam zarządca tej całej nieruchomości, który również nie uchylał się w wywiadach dla potwierdzenia tej zasadności tych i twierdził, że on takich rzeczy nie może potwierdzić, ale równocześnie nie wysłał stosownego pisma jak gdyby na prośbę urzędu. Może ja bym poprosił tutaj, jeżeli pani przewodnicząca, Ja przepraszam, bo nie rozpraszam pan przewodniczący rady. Jeszcze raz słucham pana. Ja miałbym taką prośbę, jeżeli pani przewodnicząca nie będzie miała nic przeciwko temu, aby głos może w temacie tej uchwały zabrała pani dyrektor Wydziału pani dyrektor Katarzyna Dura, która zna opinię prezydenta w tym temacie i ona została przekazana radnym. Można się zabrać. Tak, jest negatywna opinia prezydenta miasta. 1038. Czy pani dyrektor, ale bardzo prosiłabym krótko, ponieważ mamy niebywały ilość jeszcze spraw do omówienia w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, pani prezydent.
Przeprowadzone przez Wydział Mieszkalnictwa postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do uznania, że w przypadku lokatorów z lokalu przy ulicy Orzeszkowej 9/3 zachodzą szczególne przesłanki od odstąpienia od realizacji wyroków według kolejności ich wpływu z uwagi na szczególną uciążliwość osób objętych wyrokiem. A mianowicie, proszę Państwa, przedstawiciele Wydziału Mieszkalnictwa wielokrotnie dokonywali wizji w tym budynku. Żadna z osób zamieszkujących w budynku nie potwierdziła uciążliwości lokatorów zamieszkujących w tym budynku. Skargi, które są, czy interwencje policji, które były przeprowadzone na terenie budynku przy ulicy Orzeszkowej 9, dotyczyły również osób, które złożyły skargę. To nie tylko osób, które rzekomo są uciążliwe, ale również osób, które tak naprawdę złożyły skargę do Komisji Rady Miasta Krakowa. Wskazuje to na taką na swoisty konflikt sąsiedztwo między osobami zamieszkującymi. Nadto osoby skarżące przedłożyły dwa wyroki sądowe, powołując się na uciążliwość tych osób, tylko pragnę podkreślić, że obydwa wyroki dotyczyły wyłącznie zakłócania czy słuchania muzyki o głośnym natężeniu. I to w godzinach, jeden z wyroków, na który powołują się skarżący z 2005 roku, dotyczył słuchania muzyki w sposób dosyć głośny w godzinach od 18.30 do 20.00, jak również od 12.30 do 15.10. Tego typu wykroczenia były dawniej karane przez kolegium do spraw wykroczeń, teraz są kierowane do sądu. Nadto ostatnia wizja przeprowadzona 30 listopada 2012 roku, wynikiem tej, została przeprowadzona w tym terminie, w wyniku tej wizji lokalowej zostało stwierdzone, że w lokalu obecna była narzeczona jednego z mężczyzn zameldowanych w tym lokalu. Oświadczyła ona, że wszystkie osoby, które są zameldowane obecnie w lokalu, pracują poza Krakowem i przebywają sporadycznie w lokalu przy ulicy Orzeszkowej 9. W związku z tym należy podkreślić, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie daje podstaw do realizacji tego wyroku z pominięciem kolejności jego wpływu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada była w pierwszym czytaniu projektu, wprowadzam ten autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Chciałam przywitać mieszkańców naszego miasta, którzy wchodzą z nami w dialog. Jak widzę, dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. I Szanowni Państwo, przewożę, ze względu na prośbę Pana Przewodniczącego, zmieniam termin wprowadzenia autopoprawek wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa na dzień 14 grudnia i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 17 grudnia bieżącego roku.